Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, czegoś takiego na moim kanale jeszcze nie było. Przechodziłem już różne terrany, ale ten jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ wszystkie przeszkody, które musimy dzisiaj pokonać, znajdują się pod wodą. Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek Deadruna pod wodą, zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek w górę i nagrywamy kolejny zwariowany odcinek. Z racji tego, że posiadam jeszcze jeden kod na kilo w Minty, organizuję dla was taki malutki konkursik, że możecie go wygrać. Wystarczy, że wpiszecie kodzik Farel w sklepie Fortnite, zostawicie łapeczkę w górę, a w sekcji komentarzy napiszcie dowolny komentarz. Mam nadzieję, że taki konkurs wam odpowiada, a teraz moi kochani, zapraszam do oglądania. Okej, moi kochani, zaczynamy przygodę. Ja specjalnie wziąłem skin rybki. Mam nadzieję, że dzięki niemu lepiej mi pójdzie. Dobra, pierwsze co mamy zrobić, to bejtowanko trapów pod wodą. A! To będzie trudne, na pewno. Nie wiem, jak mam to bejtować. Hop. No nieźle się zapowiada. Jak ja bym to wziął na szybko z rozpędu? No, nie tędy droga. Okej, okay, jeszcze raz. Jak to zbejtować dobrze? A, tylko nogami trzeba machać. Poczekajcie, hop, hop, no. Niestety nie jest tak łatwo, jak myślałem. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Jak to zrobić? Dobra, udało się. A jakbyśmy to... Hop! Na szczupaka! Udało się! Udało się, na szczupaka trzeba przepłynąć, dobra. Teraz nic nie widzę, halo. Tutaj nie wiem, czy tak damy radę, trzeba zbejtować pierw pewnie. Lekko, lekko. No. Nie! Głupi trap. Jeszcze raz. Hop! Udało się, hop! Udało się, hop! Nie, hop! Dobra, 200 IQ, trzeba było od razu zeskoczyć w ten sposób, super. Lecimy dalej. Jop! Hop! Hop! Za wolno! Kurczę. Nie mam kompletnie pojęcia, po co są te lodowe trapy tutaj. Ale czekaj, jak mam z jednej strony trapy. Nie mów, że to jest takie proste, że wystarczy przepłynąć, a na końcu hop! No przeskoczyć, tylko że akurat nie wyszło. Dobra, to mamy opanowane. Przy ścianie płyniemy kulturalnie, elegancko. Teraz z drugiej strony i moi drodzy, najtrudniejsze. Skok! Dostałem od boku, naprawdę. Coś mi się wydaje, że ostatni trap trzeba tylko zbejtować i wszystko pójdzie jak z płatka. Tylko poczekaj, poczekaj. Zbejtuj go ładnie. Zbejtuj. Hop. No. Dobra, udało się. Dziękujemy za uwagę. Jakie to... Naprawdę! Dobra, wkurzyłem się. Nie będę tam płynął, prawie wyszło. Przejdę się górą, tak? Nie będziemy tracili czasu na to. Hop! No i jesteśmy z powrotem. I co teraz? Aha! Wystarczy coś takiego to było. Pięknie, kolejny stage zaliczony. Okej, tym razem mamy jakiś jump pad! Dobra. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Zatruło mnie. Ale przeżyję, czy nie? Nie przeżyłem. Najgorzej. Dobra, 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 teraz. Go. Raz, dwa, trzy i hop! Tak jest! Był checkpoint, był checkpoint. Dobra, haha, głupie trapy. Wow. Tam też później jest detran? No to nieźle się zapowiada. Sprawdźmy, co teraz. Okej! Lol. Lol, nie wiem, skoczyłem po prostu, nie zdążyłem przeczytać komunikatu. Płyń! No to nie będzie proste. Hop. Dobra. Dobra. No nie no. Potrzebuję jakieś, nie wiem, jakieś mniejsze tarcie, żeby były pod tą wodą. Jeszcze raz spróbujmy. Hop. 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 Nie. Trzeba coś z tym zrobić. Coś mi się wydaje, moi kochani, że to wszystko jest wina mojego nieogolonego zarostu. Dzięki czemu pod wodą nie mamy takiego przekozackiego ślizgu. Dlatego, moi drodzy, w tym momencie przychodzi mi z pomocą moja ulubiona maszynka Philips OneBlade Face and Body, którą bardzo długo już używam i nie chcę wam nic mówić, ale to jest naprawdę spoko pomysł na prezent. Więc ja się teraz ogolę i zobaczymy, czy faktycznie lepiej mi pójdzie. Voila! Ja jestem w 100% przekonany, że to działa. Spójrzcie tylko na to, ciach. Na dno i do góry. Na dno i do góry. Na dno
I do góry! Widzicie to? Prędzej mi w ogóle nie szło. Ta maszynka działa cuda. I do góry! I do góry! Tak jest! Zostało dwa ostatnie trapy. To jest easy. Tak jest. I ostatni. Woohoo! Mówiłem? Mówiłem prościutko, łatwiutko. Nie mam pojęcia teraz, co tutaj zrobić. Wsiadłem w tą kulkę jak jakiś ostatni osioł. Let's go jeszcze raz. Ej, to przecież jest proste. Dobra. Zwracam honor. Nie było takie proste. Dobra, jesteśmy. Au, hu, hu, hu. Nie da się, kurde. To nie jest takie proste, trzeba się rozbujać jakoś. Cz, poszedł, nitro. Wow, te trapy były mega blisko. Dobra. No i dziękuję, do widzenia. Elo. O kurcze, to nie będzie chyba. Te trapy są za szybkie. Mi się wydaje, że to trzeba zrobić w ten sposób, że wbiegamy, robimy kółeczko, trzeba się cofnąć. I teraz, tak jest, o to chodziło. Ho, ho, ho! Nie! Ej, ale to jest wspaniałe, fajnie się po tym biega. To jest satysfakcjonujące. Jeszcze raz. Dobra, let's go, Farrell, hop. Tak jest, nie, głupi zakręt. Za śliskie są te rury chyba. Dobra, cofnijmy się i let's go. Tym razem nam wyjdzie, moi drodzy. O, nie. Co zrobić? Lecimy, teraz patrzymy się troszeczkę niżej, nie przed siebie. Tylko patrzymy się na rury. O, tak, było dobrze. Okej, patrzmy się troszeczkę niżej. Nie, jednak nie da się tak. Trzeba patrzeć się przed siebie. Spróbujmy kolejny raz. Okej, jazda. Dobra. Nie. Tu już jest koniec. Najgorszy zakręt. Patrzcie, mam pomysł. Zróbmy to w ten sposób, że się rozpędzamy. Biegniemy, skaczemy. I na szczupaka od razu. No nie, no pod wodą tracimy prędkość, tak? Myślałem, że wskoczę i tak szybciutko delfinkiem i tam do końca by było super. Ale, no niestety to nie wychodzi. Dobra, jestem! Byłem! Będę! Jestem! Nie! Co? O! Ale było blisko, widzieliście to? Jeszcze raz, hop, teraz nam wyjdzie. Płyń! Kurde, no tyle! Najgorszy jest tamten zakręt ostatni, naprawdę. Tutaj ta prosta jeszcze jakoś idzie, ale to... Jednak jest łatwe! Nie! Stop, checkpoint! Jest! Myślałem, że to będą trapy. Au! Co za ham i prostak. Dobra, to sobie będę płynął. Cześć wam, panowie. Aha. No to kurde, blaszka. Ciekawie się zapowiada. Czekaj, pod spodem mogę? Mogę. O co chodzi? Ej, to jest easy. Oni mi nie trafiają. Czy... Tu jest ślepy zaułek? Nie. Dobra. Dobra, celuje we mnie. Ham i prostak. Tak jest! Udało się. Co teraz? Dobra! Congratulations, moi kochani! Infinity Blade zdobyty. Wyciągam Excalibur z kamienia. Udało nam się przejść ten deadrun. Powiem wam, że rewelacyjny. Sami sobie go sprawdźcie oczywiście. Kodzik do mapy macie u góry. A ja troszeczkę jeszcze androidów wyjaśnię. Dobra. I tamtych też bym chciał jeszcze podhaczyć. Dobra, wyskoczyłem poza mapę. Jest przypał. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie wpisać kodu Farrell w sklepie Fortnite. Ja dziękuję wszystkim mega serdecznie za wsparcie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farrell w sklepie Fortnite.